pomarańczową kartę. Najpierw mamy tutaj 5 już rozdanych kart. Z pomarańczowych to mamy karty dzielnic. Tu z kolei właśnie zaczniemy patrzeć, kim jesteśmy. Wybieraj kartę, przeczytaj, jakie są warunki zwycięstwa tej... No, słuchaj, nie możesz mi powiedzieć, kim grasz. Chcesz sobie jeszcze raz wylosować? Ale nie mogę nic mówić. No, nie możesz, bo ja będę wiedzieć, jak ci przeszkadzać, przyjacielu. Proszę bardzo, to jest moja, to już idzie. Przeczytać mam na górę. Na, przeczytasz, to musisz sobie po cichutku, sobie. No, jejku, jejku. Dobrze. I tutaj mamy 5 kart powinienem mieć. Ile masz zielonych kart? 5. Bardzo dobrze. No i słuchaj, rzucamy kostką. Kto zaczyna? Ja mam 9. Rzucaj kostką, zobaczymy. 9. No, czyli dogrywka. No ja mam tak. No niemożliwe, po prostu. Dobra, ja 10, a ty? Rzucaj, teraz ty, bo ja rzucam pierwszy. 7, dobra, no to ja zaczynam. Więc zaczynamy. Ach, czyli tak, wykonujemy kartę akcji od lewej do prawej. Proszę bardzo, czyli tu masz skrót zasad tego, co robią te symbole. Tam ci dałem. Dobra. No to ja zagrywam kartę i od razu zabijam ci, że tak powiem, pionka. Znacznik niepokojów spada i biorę sobie z banku 2 złota. No i teraz ty. A gra się nazywa Ankh-Morpork. Chcę wiesz, że agenta należy tego do innego gracza, do sąsiedniej dzielnicy. Okej, okay. No i dawaj. Dobra. To jest mój. Tutaj? Aha, bo to mojego przesuwasz, tak? Do sąsiedniej, tak. Dobra, i co tam jeszcze masz? Umowę i kartę ze strzałką. Czyli jeszcze jedna akcja. Proszę bardzo. Czyli wykonujemy. Przemieszasz agenta należącego do innego gracza do sąsiedniej dzielnicy. Bardzo dobrze. I zagrywasz jeszcze jedną akcję. Paskudny stary Ron. Tasujesz to z kart odrzuconych. No. Tasujesz z niego na rękę 4 karty akcji. Następnie odkładasz z powrotem resztę stosu odrzuconych kart. Tak jest. Zapomnieliśmy jeszcze tego, że ja miałam sobie dobrać do 5 karty. No słuchaj, jeżeli to chcesz zagrać, tak? No to słuchaj, musisz to przetasować i sobie dobrać 2, bo więcej nie ma niż 4. Dobra. No i teraz kolejną akcją, jaką tu masz, to jest postawienie agenta swojego, gdzie tam... Nie, tu nie możesz, bo możesz tutaj, gdzie masz już postawionego lub z dzielnicą sąsiadującą. Niektóre dzielnicy łączą się za pomocą mostów. A tu no. No, tutaj możesz. No i to jest wszystko. Ile masz kart? Na ręku powinieneś mieć 5. Jeżeli masz więcej, to nic się nie dzieje. Dobra, no to teraz ja. To idzie na stos kart odrzuconych. No dobra. Dobra. W takim razie ja zagrywam kartę i wystawiam sobie... A nie może być żadnej przeszkody, żeby domek postawić? Wtedy stawiasz domek, kiedy nie ma znacznika niepokoju i jest twój agent w danej dzielnicy. Więc ja sobie wystawiam agenta z tego i czytam treść. Jeśli oddasz wybranemu graczowi jedną ze swoich kart akcji, otrzymasz od niego w zamian 2 złota. Masz jakieś 2 złota? Nie mam. No dobra, ale ja ci oddaję obrane orzechy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Więc ja sobie dobieram do 5 i teraz ja twoja kolej. To dobrze. No bo na koniec tury możesz mieć więcej niż tego. Gdybyś miał mniej, to dobierasz do 5. Odrzucaj od ręki dowolną liczbę kart. Akcji otrzymasz 1 dolar za każdą. Bardzo dobrze. Czyli 1 odrzucasz, tak? Tutaj odrzucasz. I mam umowę i domek, że mogę sobie postawić. Dobra. Tylko za domek musisz zapłacić kasę, nie? A. Na przykład 18, a my jesteśmy spłukani, bo ja mam 2. Tak, to ja nic nie mam. Mhm. Dobra. Czyli która to jest karta? Pokaż ją, którą zagrywałeś. Bardzo dobrze. Wszystko za jedno. Odrzucając z ręki dowolną liczbę kart, akcji otrzymujesz 1. Ok. Ile masz kart akcji? 4. Dobra, to jak masz 4, to teraz dobierasz sobie 1. Tak. Mhm. No dobra. No dobra. Co ja robię? Aha, ja powinienem tutaj tę wyrzucić przecież. No to słuchaj, mój drogi. To ja usuwam jednego twojego agenta z planszy. Na przykład stąd. Proszę bardzo. I biorę sobie 1 dolar. Kart mam tego, więc biorę 2. I teraz ty. Inigo Skimmer. Jest taka postać. I mam czaszkę czerwoną i 2 dolary. Tak jest, czyli możesz zabić mojego agenta. Czy też inną jakąś postać, no. A to dobrze. Tak jest, no to zabij tego, daj mi. I 2 dolary. Proszę bardzo, i kartę odrzucasz. Na stos kart zużytych. Dobra, ile masz? 4. No to ja coś takiego robię, bo ja mam taką kartę, więc, że tak powiem, zagrywam akcję, słuchaj. Podmieniasz swoją kartę tożsamości na inną, wylosowaną spośród nieużywanych. Więc robię coś takiego, o, ciach, ciach, ciach. I losuję, ja losuję, te wsadzam. I teraz już mam kogoś innego. I mogę sobie postawić budynek. Niestety nie mam kasy. Więc mam 1, 2, 3, 4, proszę Państwa, i idzie to. Więc teraz ty. Zagrywasz kartę. Przemieszczasz agenta należącego do innego grańca do sąsiedniej dzielnicy. Bardzo dobrze. I tu. Możesz tak zrobić. Dobra. Bardzo dobrze. I wtedy tutaj schodzi znacznik niepokojów. Bardzo dobrze. Więc przyjacielu, teraz ja. Tak? To było tylko tyle? I jeszcze jedna akcja. Bo jest zielony ten. Także to zagrałeś. I jeszcze możesz jedną akcję wykonać. Zagrywasz dwie dodatkowe karty akcji. No i bardzo. No i masz takie coś takiego. Więc zagrywasz jeszcze dwie dodatkowe karty akcji. Czyli nie biorę nic. Ale... Nie, bo jeszcze zagrywasz test, który był. Zalecę zębarka hardki, 3 dolary i z agent. No dobra, pokaż. Czyli tak, możesz dostać 3 dolary i wystawić swojego agenta. Proszę bardzo. A to jest 6 dolarów, to nie wiem, czy mogę. Może, jeżeli masz 6, ale... możesz wystawić agenta, ale na razie nie masz takiej karty, która buduje dom. Także w tym momencie wystawiasz agenta. Gdzie chcesz, to znaczy na... Słuchaj, to chyba jest tutaj, tak? Czy gdzie? Piątka chyba. No to musi być znacznik niepokoju w takim razie. Przemieściłeś mojego tego? Może tam. A nie, dobra, dobra. Tutaj, bardzo dobrze. To jest... Położyłeś, teraz jeszcze jedną kartę zagrywasz, tak? Mam pożyczkę i podzałatany bębny. A, no to wybieraj. Podzałatany bębny, domek i 2 dolary. Dobra, czyli pierwsze, chcesz budować gdzieś dom? Chcę.
Dobra, to dawaj. 6, tak jest. Wszystko. I teraz już słuchaj, to jest dzielnica. Tak jest. To jest dzielnica. Już ci daję kartę, która się nazywa Szory. I raz podczas własnej tury odrzuć kartę akcji, otrzymując w zamian 2 złote. Bardzo dobrze. I teraz sobie dobierasz do 5, pamiętaj. Dobra. Dobra. No to teraz ja. Zagrywam, słuchaj, taką rzecz. Wybrany przez ciebie gracz musi oddać tobie dwie wybrane przez siebie karty akcji. Dajesz mi dwie karty akcji. No, namyśl się, żebyś mi jakieś potężne nie oddał. Dziękuję. I moim tym to jest jeszcze, proszę pana, agent. I cyk. Proszę bardzo, więc mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz zaczynasz ty. Klub różowego kociaka. Dobra, przeczytaj. $3 i karta akcji. Dobra, proszę bardzo, masz $3 z banku i wykonujesz kolejną akcję. Mam dwie karty tylko. No. No to z tych dwóch. I pamiętaj, co robi ta karta, że możesz jedną kartę odrzucić i dostać za to kasę. Jeżeli wskazany przez ciebie gracz nie zapłaci $5, wykładasz przed nim te karty. Tej pory kartaliczy się do jego limitu kart na ręce. No, czyli robisz coś takiego. Gildia Błazon, zagrywasz to na mnie. Jeżeli wskazany przez ciebie gracz nie zapłaci tobie 5, wykładasz przed nim tę kartę. Od tej pory karta ta liczy się do jego limitu na ręce. Dobrze, ale ty zagrywasz to na mnie, rozumiem. A ja mogę zrobić tak. Reakcja może zostać zagrana w każdym czasie, nawet podczas tury innego gracza. Czy ja mam coś takiego jak jakąś reakcję? No nie, 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 nie mam, nie mam. Więc słuchaj, to wchodzi do mnie jako limit, bo nie mam ci jak zapłacić. I tyle. Więc ty dobierasz sobie do 5. Dla mnie ta 5, do 5 jest to. Aha, jeszcze możesz sobie agenta tego, słuchaj, położyć. No. Tutaj. Możesz. A, i wchodzi znacznik niepokojów. Spoko, to teraz ja. To teraz ja, moi drodzy ludzie. Słuchajcie, słuchajcie. Czyli ja sobie zagrywam. Dobierasz 4 karty stali, kart akcji. Teraz. I rzecz przechodzi na ciebie. Teraz ty. Tylko pamiętasz, rozumiesz? Ja wiem, że ty masz coś tutaj i będę starał się odgadnąć, co ty możesz robić, żeby ci przeszkodzić w wygranej. Mam rzuć kością 7 minimum, to mam $4 albo 3 takie. No dobra, to jak chcesz, to możesz zagrywać, spróbujemy. Tylko masz, że to jest ryzykowne trochę. O, a co jest w zamian za? Mam 4, a na drugie mam $3. No, to decyduj. Decyduj, panie. Ryzykuję. $4. No dobra. Dobra, 3. Przy wyniku 7 lub większym otrzymujesz 4 z banku. Przy wyniku 1 musisz oddać $2 do banku lub usunąć jednego agenta z planszy. Inne wyniki, brak efektu. Inne wyniki, brak efektu. Musiałbyś oddać, gdyby było 1. Także na razie jest ok. Nie, nie, wszystko jest ok.
Nic się nie dzieje. I jeszcze jedną akcję. A przy jedynce? Tak, przy jedynce tylko oddajesz. A teraz jeszcze jedną akcję wykonujesz. Zwrócić kością przy wyniku 7. Jak chcesz zabierać 3 wody. Dodany przy wyniku 1 musisz usunąć agenta. No dobra, proszę pana. To dawaj, to zagrywaj tę kartę. Spoko. Dobra. Słuchaj, no to 6. Nie ma nic. Nie ma nic. Więc jeszcze jedną akcję zagrywasz. Zamiastasz agenta należącego do innego gracza do sąsiedniej dzielnicy. Spoko. Dobra. Bardzo dobrze. No to teraz ja. To teraz ja. Ja zagrywam coś takiego, czyli... A ty mi musisz oddać dwie karty akcji. Dwie? Tak, dwie. Dobra. Spoko. I teraz twoja karta. Nie, i teraz już ty, teraz ty. Już zaczynasz z czterema, no nie? No, powiem ci, że szczerze mówiąc, słabo mi idzie. Słabo idzie. Ale taka jest gra. Zarabiasz 1 dolar za każdy pionek znajdujący się na Wyspie Bogów. Czyli na cały planecie chyba. Ta, na Wyspie Bogów jest tutaj, więc nie masz żadnego pionka. Każdemu z pozostałych graczy zabierasz 2 dolary. Mhm. Tak. Każdemu z pozostałych graczy zabierasz 2 dolary, o ile to możliwe, więc proszę bardzo, i stawiasz agenta. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Słuchaj, teraz ja. Ja, mój drogi, zagrywam ciotki cierpienia, zabijam ci agenta, dostaję 2 dolary i... I słuchaj, stawiam agenta tutaj i idzie znacznik niepokojów. Tak wygląda sytuacja. I teraz pan. Nie dobrałeś do 5. Dobra, już ci pomagam. Kapitan Marchewka. Taki. Tak jest, kapitan Marchewa, bardzo. Jest krasnolud. Agenta 177 dolara. Mhm. Pokaż, jak to wygląda, proszę pana. Stawiasz, dobra, słuchaj. Stawiasz agenta, zabierasz znacznik niepokojów, gdzie tam chcesz. O co znaczy? Dobra, stawiasz agenta, zabierasz znacznik niepokojów, daj, i ja ci daję dolar. No i to ale wszystko. To 6 dolarów, a nie, to nie. A, ale nie masz karty z tym, z domkiem. Dobrze. Teraz ja. Kurczę. To są karty, które mnie w ogóle nie... Dobra, zagrywam coś takiego, proszę pana, na ciebie. Jeśli wskazany przez ciebie gracz nie zapłaci tobie 5 dolarów, usuwasz z planszy jeden z jego budynków. Także ty musisz dać mi 5 dolarów. Tak jest. 3, 4, 5. Dobra. I jeszcze, słuchaj, mój drogi, zagrywam jedną akcję. Na ciebie. Każdy z graczy musi tobie oddać, czyli ty, albo 1 dolar, albo jedną ze swoich kart akcji. Dobra, jeszcze wykonuję jedną akcję. Proszę pana. Kurczę, proszę pana.
Nie wiem, czy jak tutaj już żeśmy zabrali ten, to później z powrotem wchodzi ten, skoro jest dwóch. Trudno powiedzieć. O, jest. Dobra, to ja zrobię tak. Aha, wszędzie są te. Tu jest domek za... Spokojnie, gramy jeszcze, nie? Gramy, aż skończymy, przyjacielu. Opera. Mogę sobie postawić budynek. Proszę pana. Za 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Oddaję. No. I zarabiam za każdy pionek dowolnego koloru znajdujący się na wyspie bogów. Niestety nikogo tutaj nie ma. To teraz ja. Poczekaj, jeszcze sobie wezmę kartę 7. Dobra. No i teraz te. Jeżeli wskazany w ciebie raz nie zapłaci 5 dolarów, to kłada sprzednim te karty. Tutaj położę kartę, ale ty się do jego limitu 5. O, masz! Ale żeś to ładnie zrobił. No ja niestety nie mogę ci, kurczę, zapłacić. I teraz wystawiasz jeszcze agenta. Dobra, tutaj. No okej. Okay. Czyli nie, pan nie może mi zapłacić. Nie, nie mogę. Delikatesy u świdry. 3 dolary i... Poczekaj, bo ty sobie zrobiłeś tego i postawiłeś agenta, tak? Tak. Dobra. No i teraz koniec. Teraz dobierasz do 5 i teraz ja. No to teraz ja. Słuchaj, to ja. Zabijam ci agenta. I dostaję 1. I odrzucam. Doktor Krute. Zabiję agenta i 3 dolary dostaję. Dobrze. Gdzie? Dobra. I to są. Więc schodzi to. 3 dolary. Dobra, to teraz ja. Dobra, muszę sobie jakoś to, kurczę. A nie, słuchaj. Motyw jest taki, jeśli twój agent ma zostać usunięty z planszy, przemieszczasz go do innej dzielnicy. Czyli ty mi wykończyłeś tutaj, tak? To ja go przemieszczam tutaj. O. Tylko, że tutaj schodzi, że tak powiem, to. Więc niby tam nie zabijasz tutaj tego, dostajesz 3, teraz ja. Czyli ja mam 5 kart. Ja mam 4. Ty masz 4. Dobra. No i teraz tak, słuchaj. Podglądasz wszystkie poza jedną nieużywane karty tożsamości. Wszystkie poza jedną. Podglądam wszystkie poza jedną, na przykład tą. Więc teraz ja będę... Dobra. To było to. Dostaję 2 dolary. I jeszcze o. Mogę sobie postawić budynek. Budynek... Co? O, jest to. Ale budynek, czy ja mam gdzie postawić? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, ryzykuję, że stawiam sobie budynek tutaj. Dobieram kartę dzielnicy. Proszę pana. Czyli to jest numer 1. Dobra. I jeszcze korzystam, mój drogi, z umiejętności. W dowolnym momencie własnej tury można umieścić jeden z znacznych niepokojów w mrokach albo w dzielnicy z nią sąsiadujących. Tu są mroki. Proszę bardzo. Delikatesy u świdry. Bardzo dobrze. I teraz poczekajcie, ludzie. Bo słuchaj, raz, 2, 3, 4, dobieram w końcu kartę. Zszedłem z różnych kart. Teraz ty. 3 dolary agenta. Bardzo dobrze. Czyli mamy, panie Mateuszu, 3 dolary dla pana, czyli ty lubisz. Świetnie. Tak jest. 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 Ok. Fantastycznie. Teraz ja. O. Bardzo mi się ta... Bardzo mi się... Słuchaj, to są twoje dolary, przyjacielu, żebyś ty, kurczę, wiesz.
I teraz mamy tak. Zarabiasz 1 dolar za każdy znacznik niepokojów na planszy. Czyli mam 1, 2, 3, 4, 5. Dostaję 5 dolarów. Ciach. Oraz wystawiam sobie własnego agenta. Własnego agenta, mój drogi, wystawiam tu. Gdzie znacznik niepokoju? Słuchaj, no. Skończymy i będzie dobrze. Dobrze. I słuchaj, jeszcze mogę coś takiego zrobić, że raz podczas własnej tury kosztem 3 dolarów można umieścić jednego własnego agenta w siostrach Doli albo w dzielnicy z niej sąsiadujących. Więc ja nie chcę tego robić, ale mam jeszcze jeden motyw. W dowolnym momencie własnej tury można umieścić jeden znacznik niepokoju w mrokach albo w dzielnicy z nią sąsiadujących. Słuchaj, obok mroków jest to, więc ja stawiam tutaj. I to już powinno dla Ciebie znaczyć tylko tyle, że coś jest nie tak. No dobra. No Milo, zabierasz 3 dolary wybranym graczom. A, no to słuchaj, proszę. Bardzo, ja Ci daję 5, to Ty mi daj 2. Gratulacja. No binops. I wykonujesz kolejną akcję. Zabierasz 3 karty, stoi karta akcji. Stop, przyjacielu. A to przekroczy 5. To nie jest. To nie jest. Po prostu masz. I którą tą kartę zagrałeś? Daj ją tutaj, żebyśmy wszyscy widzieli. Dobra. Czyli dobierasz 3 karty z ten i możesz stawiać sobie domek. A, tylko nie. No, tam gdzie masz przynajmniej jednego agenta i nie ma znaczników niepokoju. No to niestety. Jest i jest już mój dom, także nie możesz postawić. Ale wszędzie 12. Są znaczniki. No tak, ale są wszędzie znaczniki niepokoju. Mam kartę pożyczki z banku. Tylko 10 dolarów. Tylko za 12 bym musiał. Właśnie. Także musisz się zastanowić. No. W każdym bądź razie stawiasz ten domek, czy nie? Nie możesz. Dobra, no to teraz ja. Dobra, no i słuchajcie, teraz ja mam coś takiego. Odrzucasz z ręki dowolną liczbę kart akcji, za każdą otrzymujesz 2. To jest to, ale ja sobie, słuchajcie, stawiam agenta tu. Niech będzie. Teraz wykonuję to, więc odrzucam sobie. I dostaję 4. Dostaję 4 dolary. Żeby nie było, że kombinuję, dostaję 4 dolary. I używam karty, słuchajcie, w dowolnym momencie własnej tury możemy mieć jeden na dnie pokoju w mrokach albo w dzielnicy z nią sąsiadującej. I cyk. Tutaj. Dobra, i teraz ty. Teraz ty. Masz tego pana? Nie ma. A on już poszedł? Nie mam pojęcia, czy słaby. Chyba, albo u dziewczyn jest. Teraz pan. Czekaj. Znaczy teraz ty oczywiście. Ja do 5, do 3 dobieram. Gildia złodziei. Tak. Każdemu z pozostałych graczy sobie jest 2 dolary. Proszę Cię bardzo. I co tam I jeszcze agenta. Jest? I agenta stawiasz. Okej. Okay. Bardzo dobrze. To jest dobry myk. Słuchaj, motyw jest taki, że jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ja mam kartę, która mówi, wygrywasz, jeśli na początku Twojej tury na planszy znajduje się 8 lub więcej znaczników niepokoju. Wygrałem. A, czyli koniec. A, złotkie z domkiem. Nie, to są znaczniki niepokoju. Zobacz, miałem tutaj mroki i to jest karta, która mi pomaga. W dowolnym momencie własnej tury można umieścić jeden znacznik niepokoju w mrokach albo dzielnicy z nią sąsiadującej. Więc tutaj sobie chyba najpierw zrobiłem. Nie, na początku chyba położyłem w mrokach, bo ty zdjąłeś za pomocą karty. Później sobie zrobiłem to w hippo i w przyćmionej. To mi dało, proszę pana,
8 znaczników niepokoju na początku mojej tury, więc wygrywam. No. Jak ci się gra podoba? Fajne. No i bardzo dobrze. No to ja dziękuję bardzo.